Dobra. Czy 2-1-0 start zaczęliśmy? Może tą ostatnią jakoś wyłączyć? Dobrze, nie. Nie potrwało. Cześć Ela! Dzień dobry wszystkim. Cześć Elu, bardzo mi miło. Ze względów zdrowotnych nie możesz u nas nadawać póki co, ale życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękuję bardzo. Więc postanowiłem taką audycję na Facebooku, naszym fanpage'u zrobić. Na początku był falstart, bo mi się coś przestawiło w programie tym magicznym do nadawania streamów na Facebooku i YouTubie. Na YouTubie w ogóle nie chciało mi wystartować, więc przeszliśmy tutaj. Ostatnio nawet, kiedy zastępowałem Ciebie, muszę Ci powiedzieć, że próbowałem nadawać pod Twoje utwory poezji śpiewanej. Nawet czerwony tulipan poleciał. Bardzo mi miło. No, także muszę Ci tą audycję podesłać, bo ona jest nagrana, zarchiwizowana. Bo ja jej wtedy nie mogłam słuchać. No, ale jest, także mogę Ci ją podesłać i będziesz mogła sobie ją posłuchać. Czyli kwestia jest taka, że na teraz. No teraz muszę zrobić sobie parę tygodni przerwy. Dobrze. Ponieważ mówi, że Łądek żyje własnym życiem. Ale jak tylko będę mogła, to do was wracam. Rozumiem. Rozumiem. To się cieszę, bo okazuje się, moi drodzy, że tak, ja się do Eli nie odzywałem, myśląc, że no potrzebuję odrobiny przerwy i nie chciałem jej przeszkadzać, a ona się okazało, że się wystraszyła, że ja się na nią obraziłem. Także wyszło nie za bardzo fajnie, ale widzicie, tak to bywa. Bo ja myślałam, że ty się obraziłeś i że nie byłam w stanie nadawać. Nie, spokojnie. Wiesz, że ty jak się weźmiesz za audycję, to już wiesz, to już wszystko nadrobisz, te wszystkie audycje za jednym zamachem. Bo ja bo wiesz, ostatnio była audycja na temat zespołu Aspergera i akurat i powiem, że aspergerowcy to z reguły perfekcjoniści. No tak. No jak już coś robimy, to robimy na... No. Na całego po prostu. Ja jak się już w coś zaangażuję, to nie na publiczka, nie? No właśnie. Nie na pół gwizdka, tylko na dwa gwizdki tak zwane. Dokładnie. Ja czekaj jestem. No i super. Cieszę się. Postanowiłem taką audycję bezmuzyczną zrobić. Bo wiadomo, że jak muzyka, to by od razu Facebook powiedział do widzenia, arrivederci Roma, do widzenia i w ogóle wszystko. Chociażbym najchętniej to dla ciebie coś zapodał. No, ale na Facebook.
się nie da. Znaczy może fragmencik malutki by się udało. Powiem wam, że ja też kiedyś próbowałam i też wyrzucili. Też wyrzucili, no widzicie? Też wyrzucili. Mam nadzieję, że się ludzie kapną, że jest nasza, że jest nasza inteligentna rozmowa, prawda? No, tak. Ale wiesz co, szczerze ci powiem, że mi bardzo przeszkadza to, że jest taka sytuacja, że jest taka sytuacja na tym, w tym w ogóle, co się teraz dzieje, te wszystkie restrykcje niesamowite. Chociaż u nas jest to tak, tak zrobione, że no, my jednak to potrafimy zrozumieć, potrafimy to jakoś uszanować. Uszanować, bo no jesteśmy. Jesteśmy jakoś do tego przyzwyczajeni, ponieważ nie jeden dzień siedzieliśmy w domu. No, ja w sezonie jesiennym, zimowym praktycznie cały czas siedzę. Ale mi w tej chwili przeszkadza to, że na przykład nie miałam mieć narkozę dentystyczną, która została odwołana. Powinnam mieć gastroskopię, która też. O, jest. Powinna mieć gastroskopię, która też. Która też wisi i nie wiadomo kiedy odwisnie. Bo się trochę przerwało. No. Skype. I dlatego chciałem po prostu cofnąć. Mówię. No, no wiem, bo... wiem. Też nie wiadomo kiedy tą gastroskopię będziesz miała, tak? No. A... Wiesz, wszyscy niepełnosprawni zostali bez rehabilitacji, tak naprawdę. To nie są proste sprawy. No właśnie, to jest to, właśnie to jest to. Że nie są to proste sprawy. Mnie najbardziej dokucza to, że ja się nie mogę swoim własnym ojcem spotkać, że mi tylko telefony zostały. To jest po prostu dla mnie dramat. Wewnętrzny. A mnie najbardziej dokucza to, że ja nie mogę iść do parku. Znaczy, mogłabym iść do parku, tylko moja rodzina się na razie boi wypuszczać mnie z domu i ja się wcale nie dziwię. Więc czekam z utęsknieniem na jakiś spadek zachorowań. No spadek zachorowań, no właśnie. Bo ze względu na mój stan zdrowia, oni mnie teraz z domu nie wypuszczą. No, trudno się dziwić. No, no. No, co ja mam wam powiedzieć, kochani? Tak czasem jest. No niestety, tak czasem jest, trzeba jakoś to wytrzymać.
jakoś to przetrzymać. No. Przecież nie wiadomo, jaka jest to z tym koronawirusem dokładnie prawda, no ale jak już tak jest, to trzeba. No niestety. Także... Tak myślę, co by tutaj jednak zapodać muzycznie. Może coś Kasi Maliszewskiej, to nam nie powinno. Możesz tą jej ostatnią piosenkę. O ratowaniu ziemi? No. No prawda, prawda. Myślę, że tutaj zaraz zapodamy. Tylko musicie chwilę poczekać, ponieważ musimy wyszukać. Ojej. Teraz tu nie. Dobrze, dobrze. Widzisz, jaka jesteś rozchwytywana? No jestem rozchwytywana bardzo, przepraszam. No rozchwytywana, bo każdy chce porozmawiać z Elą. Powiem ci, że przez parę ładnych dni rzeczywiście nie było mnie przy kompie. Czekaj, teraz musimy po prostu... O, i na OBS-ie mam tak wspaniale, że mogę sobie... Ale nie, ja nie mogę cię wyciszyć, bo słuchacze cię nie słyszeli. Więc ty musisz być na tym drugim kanale. Ludzie, co ja robię? Bo myślałem, żeby... O, czekaj, zaraz spróbujemy. Jeżeli jesteś uczniem lub studentem, jeśli chcesz przyspieszyć rozwój swojej kariery lub rozwinąć swój biznes, darmowe kursy Google... Okej. Okay. Chyba zaraz... Zaraz poleci. No to teraz Katarzyna Maliszewska. Ratujmy ziemię. Ratujmy ziemię. Bardzo fajny numer. Posłuchajmy. Tutaj jest tak, że będziemy mogli nawet w trakcie tego utworu komentować ten utwór, prawda? To lecimy z utworem. Posłuchajmy. Bardzo ciekawy numer, naprawdę. Począteczek, drodzy Państwo. No. Będzie nas słychać podczas tego utworu. Ale to prawda, trzeba ratować ziemię, bo musimy przeżyć, prawda? Chociaż wiecie co, ja już staram się nie oglądać wiadomości. Chyba każdy z nas bo no. No to jest wszystko bardzo przerażające dla mnie. No i... Muzyka na live'u na Facebooku.
Otóż to. Podoba się, że mnie to kolor nadziei. A nam teraz nadziei bardzo potrzeba. Wszystkim bez wyjątku potrzeba teraz odrobiny nadziei. To prawda. Stacja mikrofonia KPL stara się tą nadzieję dawać ludziom i przez to, że też bardzo pompy ciepła Alfa Inotek. A to już nie. Pompy przyszłości ciepła, dzieje się teraz. W trakcie trwania promocji obniżamy nie, ceny panie, katalogowe powietrzne. Za pompy ciepła to my dziękujemy. No. Myśmy sobie bez pomp ciepła poradzimy. Zamknij odtwarzacz, oczywiście, że zamknij odtwarzacz, pompy ciepła, podziękujemy państwu. Ja postarałem jakoś tam no. Mamy jakiś pierwszy komentarz na naszej transmisji. Wow! I kierownik! Czemu ty zła... Czekaj. No widzisz, nasz kierownik musiał się odezwać. Czemu ty zła godzino z niepotrzebnym... mieszkasz lękiem? Pozdrawiam. O, Szymborska, proszę. Wisława. To jest... Ja ostatnio też z Szymborską wspominałem w naszej audycji nagranej. Przecież... nam wykorzystał tak jeden z jej wierszy niesamowitych. Nic na razie się nie zdarzy i nie zdarzy. Dalej nie pamiętam, więc nie będę recytować. Ja pierwszy raz ostatnio, nie wiem którego to dnia, ale też mam to nagrane. Pierwszy raz się na żywo że tak powiem wiersza zdecydowałem przeczytać fragment, także niesamowicie się cieszy. Ja na audycji czytałem swoje to.
bardzo miło, sympatycznie to wspominam. Zresztą myślę, że to połączenie z ciekawych audycji związanych z życiem, z przypadłościami ludzkimi i taka, że tak powiem, frywolność audycji Ani z Krakowa, która po prostu puszcza muzykę, czasem sobie pośpiewa. Ja uważam, że to jest taki niezły myślę, że dzięki temu stworzymy rzeczywiście dobre miejsce, tworzymy dobre miejsce. Otóż to. Wiesz to, bo z drugiej strony każdy z nas jest inny. Ja takiej prywatnej audycji nie potrafiłabym stworzyć ze względu na swoją specyfikę i zazdroszczę ludziom, którzy tak potrafią. Bo ja nie potrafię. Ale ja jestem dobra w innych rzeczach, no. Ostatnio żeśmy pozdrawiali Smoka Wawelskiego na audycji Ani, także było sympatycznie i miło i wesoło bardzo. Także Smoka Wawelskiego żeśmy, jakby to powiedzieć, pozdrawiali wspaniale. W ogóle smoki wawelskie to są fajne. Oczywiście. Fajne smoki wawelskie są fajnymi smokami. Fajne i one duże. Jest taka książka dla dzieci, która opowiada o życiu smoka. Mówię to wawelski. Wiesz, że już nasza transmisja, ta udana, trwa już 22 minuty. Co ty powiesz? Jak ten czas leci. Otóż to. Marcin na nasz czat wysłał jakąś fajną nutę. Ja na pewno jak będę mogła nadawać, to zacznę nadawać. A teraz możemy się umówić, że czasami będę zapraszał. Czasami będę cię zapraszał na takie fajne Polaków rozmowy na nasz fanpage. Może być tak? Może być tak. Bardzo miło, ja... bo mi się zawsze bardzo miło z tobą rozmawia, nie wiem czy wiesz. Ja bardzo dziękuję. Cała przyjemność po mojej strony. Cieszy mnie to, bo nie jestem... Z drugiej strony nie jestem taka frywolna. A ja to... tą frywolność... Proszę, ludzie na czacie stacji, na fanpage'u stacji Mikrofonia się zaczynają odzywać, czyli to jest bardzo dobry pomysł takie live'y robić. Iza, moja znajoma, którą tam jakoś tam funkcjonuje i znam przez sieć, staram się ją też wspierać, żeby wiedziała, że nie jest sama w tym gąszczu sieciowym, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jeżeli nie masz tak naprawdę takiego szczerego kontaktu, typu jak my sobie porozmawiamy nawet o tym, że cię głowa boli, na przykład, to możesz się w tej sieci pogubić, nie? Wiesz,
Owszem, można się pogubić, bo to w sieci ogólnie rzecz biorąc gdzieś zbudujesz sobie grona przyjaciół, czy też odbiorców i brak szczerości. No my jesteśmy czasami szczerzy do bólu wobec siebie, więc byśmy różne rzeczy, byśmy różne etapy przechodzili w naszej relacji, więc my to już jesteśmy, wiesz, tacy zaprawieni w bojach, prawda? My tak, ale znaczy ja z wieloma ludźmi przechodzę różne etapy, nie? No z wieloma, z wieloma. Ale to tak, wiesz. Ale się bardzo cieszę, że akurat jesteśmy na takim etapie w tej chwili. I niech tak będzie zawsze. Ja ci powiedziałam prawdę. Nie jestem osobą łatwą we współżyciu. Jednak bardzo potrzebna, muszę ci powiedzieć. Według mnie. Ja ci nie chcę słodzić w żadnym wypadku, ale po prostu. Ale moja przypadłość zmana zespołu Aspergera sprawia, że jestem specyficzna, no. Ale i tacy ludzie muszą być. Oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę, że mogę z tobą w jakiś sposób współpracować. Co prawda, no nie wszystko jestem w stanie umieścić na naszym fanpage'u, czy podczas naszej audycji na radiu, ale co tylko mogę, to umieszczam. Ja też się bardzo cieszę i cieszę się, że tak powiem, szanujemy swoją specyfikę. No wzajem. Dlaczego mnie to przerywa, panie dzieju? Może coś nie tak akurat z internetem, kierowniku? Nie z internetem, tylko z Facebookiem. Nie tak. Temu cukierkowi nie dowieźli tych dobrych łączy. Bo no, wszystko z internetem jest bardzo dobrze, także. Ja mam nadzieję, że niedługo założę sobie Instagrama i chociaż będę. Szczerze ci powiem jedną rzecz, Elu, że ja wczoraj zauważyłem aktywność na twoich listach do nieba. Nagrywałaś coś o wieże, tak? Tak. Bo ja pozwoliłem sobie zajrzeć i posłuchać. Tak samo jak ty uważasz, że jakby to powiedzieć, uważasz wierzących bardzo ludzi za wyjątkowych. To znaczy, ja akurat ostatniego live'a nie robiłam na temat ludzi wierzących, tylko na temat ludzi, którzy czują się inni. Tak, właśnie, ale w jaki sposób inni? No każdy, czy człowiek jest zdrowy, czy człowiek ma przypadłość, to każdy jest inny, nie ma jednakowej istoty.
Widzisz? Z jednej strony nie ma, ale z drugiej strony są ludzie, którzy po prostu swoją innością rażą innych, bo niektórzy myślą, mówią, że ja nie mam poczucia humoru, bo nie rozumiem niektórych. O, masz. Ja mogę wam powiedzieć, że Ela ma poczucie humoru. Bo nie rozumiem niektórych dowcipów. I o taką inność mi chodzi. Chodzi o inność spowodowaną, czy to przypadłościami psychicznymi, czy to spektrum autyzmu. Ludzie są różni i o taką inność mi chodzi. Muszę ci poinformować również, żebyś była poinformowana, że ta nasza rozmowa, jako że my się tych rozmów nie wstydzimy i są bardzo przydatne drugiemu człowiekowi, będzie udostępniona na stacji Mikrofonia na Facebooku, to wiadomo, na naszym fanpage'u, nie? I będzie też umieszczona na YouTubie naszego kanału, stacja Mikrofonia zwanego, więc on na pewno nie zostanie, że tak powiem, nie pójdzie, że tak powiem, w niepamięć. Wiadomo, Łukasz, że każdy jest inny, ale jest taki rodzaj inności, który gryzie drugi. Może ja inaczej na to spoglądam, no bo ja... funkcjonuję, żyję w takiej czy innej rzeczywistości, w podobnej rzeczywistości do twojej. W podobnej, ale jednak nie tej samej. No właśnie, nie tej samej właśnie. Nie tej samej, bo ty nigdy nie... Znaczy, z tego co ja wiem, nigdy cię nikt nie oskarżał o brak poczucia humoru. Bo ty tryskasz humorem. Ja tryskam, mówisz? A ostatnio ja uważam, że ja nie tryskam humorem właśnie. Ja po prostu jestem... Szczególnie nie tryskam humorem we wtorek ostatni. No, ale... Ale no... Stało się jak się stało. Pewien rozdział się niestety zakończył z wyboru niestety Sebastiana, ale no cóż, tak bywa. Ja mu życzę wszystkiego dobrego, żeby się rozwijał i na niwie radiowej, i na niwie przede wszystkim artystycznej, bo to, co tworzył do tej pory i tworzy, jest bardzo fajne. Ale nie tryskałem, wierz mi, nie tryskałem humorem, byłem wręcz, że tak powiem, zasępiony. To dobrze, że to wiecie. To też zdarza, bo mnie ludzie zarzucają, że ja jestem, jakby ci to powiedzieć, za bardzo stonowana. Stonowana? Że mnie mało rzeczy rusza, a z drugiej strony gdzieś tam w głębi siebie mam bogate życie wewnętrzne, potrafię stworzyć wiersz z niczego, tak naprawdę, i to jest... A ja muszę poczytać właśnie twój tekst ostatni, może coś byśmy nagrali na twój YouTube. No, była... Dlaczego to tak... Tak zrywa tej. I to samo zrywa. Czekaj, zaraz zobaczymy. Może wróci samo. To samo zrywa. To nie jest ten.
A zresztą ty też masz, robisz na fejsie, to różnie bywa. Ja też robię. Może nie wiem, czy to słychać, czy to nie słychać. A jaki masz status w transmisji? A jak to się w ogóle patrzy na ten status transmisji? No jak byłbyś rozłączony, to wyświetliłoby. Zaraz zobaczę, czy to... Niby cały czas jesteśmy na zielono na OBS-ie, więc być może jesteśmy, a być może nie. W każdym razie, no. Ale nie będziemy tutaj się... Nie będziemy płakać. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle... Czy mówimy sami do siebie, czy... Ale to co? I tak sporo się pewno zapisze. Dobrze. Nie wiem dosłownie, czy ta transmisja jest. Ale dziękuję ci za rozmowę. Trzymaj się. Zakończymy już tą transmisję na dziś. Trzymaj się. Trzymam się. No. Do następnej rozmowy. Ale zostań jeszcze chwilę. Okej. Okay.